2 miliony złotych trafi jeszcze w tym roku do Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja. Tak zdecydowali radni w trakcie poniedziałkowej sesji Rady Miasta. W sprawie tych przesunięć budżetowych wypowiadało się kilka komisji merytorycznych. Większość z nich wydało pozytywną opinię. Opinii nie wydała natomiast Komisja Finansów Publicznych, ponieważ 3 radnych było za przyjęciem zmian, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Potrzebę kolejnego w bieżącym roku dokapitalizowania Sandecji tłumaczył jej wiceprezes Arkadiusz Aleksander. Pandemia koronawirusa powoduje, że mecze piłkarskie odbywają się bez udziału publiczności, co skutkuje ograniczeniem wpływu między innymi z biletów. Dodatkowo kluby generują kolejne przychody z dnia meczowego, czyli z wszystkich tych gadżetów, które są sprzedawane, reklam, które widnieją na stadionach. I na pewno to bardzo uszczypliło nasz budżet jako Sandecji S.A. Potrzeby w klubie, o czym przekonywał wiceprezes Aleksander, są duże. Przekazane z budżetu miasta pieniądze będą wykorzystane między innymi na spłatę wcześniej przesuniętych należności do ZUS. Do dnia 30 marca klub musi złożyć wniosek licencyjny, prośbę o wniosek licencyjny na przyznanie licencji na przyszły sezon na grę w pierwszej lidze, a wymogiem jest to, żeby wszystkie należności były spłacone na dzień 30 grudnia do wszystkich podmiotów, które z nami współpracują. Z kwoty 2 milionów złotych władze Sandecji chcą także uregulować wynagrodzenia dla zawodników klubu, trenerów, pracowników akademii i innych osób, które zajmują się obsługą meczów oraz zapłacić zaległości za wynajem obiektów od NIK czy MOSiR. Nie są to jakieś wielkie, że tak powiem, zaległości, ale chcielibyśmy ten rok zamknąć na zero i mam nadzieję, że ta sytuacja, która była związana z COVID-em, dla nas skończy się jak najszybciej. Radni o zasadności przyznania 2 milionów złotych dla Sandecji nie dyskutowali. Radna Teresa Cabała zwróciła jednak uwagę na rozbieżności pomiędzy argumentami przedstawionymi przez wiceprezesa klubu a uzasadnieniem projektu uchwały, gdzie wskazane, że udział w rozgrywkach pierwszej ligi wymaga ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z organizacją meczów oraz umożliwieniem realizacji transmisji telewizyjnych czy spotkań ligowych. Nie ma żadnej wzmianki o COVID-zie, o zaległościach ZUS, o zaległościach w wypłacie wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień. Klub Sandecja zajmuje obecnie 16. pozycję w tabeli Fortuny pierwszej ligi. Sądeccy piłkarze nie ponieśli porażki przez 6 ostatnich meczów.